Piąta runda piłkarskiej Ligi Mistrzów, czas na wtorkowe spotkania. Naszym gościem specjalnym Piotr Dziewicki, były mistrz Polski z Polonią Warszawa, też zdobywca Pucharu, Super Pucharu, czy Pucharu Ligi. Witam serdecznie. Legia Warszawa kontra Borussia Dortmund. Ten mecz, który najbardziej pewnie kibiców w Polsce interesuje. No, kurs na Legię horrendalny, bo 25 do 1, więc jak ktoś chce tutaj mieć wieczór pełen emocji, to może z tego kursu skorzystać, no, ale jednak realnie rzecz biorąc, to Borussia Dortmund moim zdaniem, mimo że Legia wiadomo remisowała z Realem, była bliska zwycięstwa, to Borussia u siebie przy tych 80 tysiącach widzów na trybunach raczej problemów z Legią mieć nie będzie. Wydaje mi się, że to na pewno nie będzie łatwy mecz dla Borussii. To trzeba powiedzieć po meczu z Realem, w jaki sposób Legia się zaprezentowała w tym meczu, w jaki sposób realizowała założenia określone przez Jacka Magierę. Jestem naprawdę pod wrażeniem, w jaki sposób Jacek był w stanie zmienić ten zespół od strony właśnie mentalnej, o czym mówiliśmy wcześniej. Wszyscy mówili, że może się to nie udać, że trener taki, bym powiedział, z rodzaju miękkich, tak? Ale bardzo fajnie Jacek Magiera powiedział, że bicie kwartów polega na tym, żeby rzucać przekleństwami i zachowywać się w sposób nieparlamentarny. Nie, on pokazał, że w sposób kulturalny jest w stanie przekonać zawodników do swojej wizji, do swojego przekonania na temat prowadzenia drużyny, doceniania zawodników, egzekwowania od nich tego, co mają zrobić, i to świetnie funkcjonuje. I naprawdę czapki z głów przed Jackiem, że był w stanie tak szybko z tej grupy gwiazdorów, jakby nie mówić, na naszym podwórku, jest w stanie tak ten zespół przemienić od strony mentalnej i psychicznej. Na pewno WUKO również w tym ma swój ogromny udział. Oni się wspaniale uzupełniają, ale wracając do meczu... Dobry i zły policjant. Jak dobry i zły policjant, ale wracając do meczu, mimo wszystko, że właśnie Legia odniosła tak dobry rezultat z Realem, bo mogła przecież ten mecz wygrać, to w tym meczu już nie będzie tak łatwo, ponieważ Borussia wie, że czego może się spodziewać. I wydaje mi się, że tutaj Borussia raczej nie powinna stosować półśrodków i oszczędzać swoje siły, w jaki sposób tak budować skład, żeby za chwilę w meczu ligowym być najsilniejszym. Tylko wydaje mi się, tutaj będzie chciała zdecydowanie od samego początku narzucić swój rytm meczu i jak najszybciej zdobyć gola. Także wydaje mi się, że tutaj bardzo bym chciał, żeby Legia ten mecz wygrała. Niemniej jednak, chyba tutaj raczej Borussia. Tym bardziej, że wiemy, jak ważne jest, żeby wyjść jednak z pierwszego miejsca w Lidze Mistrzów, bo teoretycznie to daje dużo łatwiejszy mecz na wiosnę, a wtedy ta prawdziwa Liga Mistrzów się zaczyna. I co do właśnie tej walki o pierwsze miejsce, drugi mecz tej grupy Sporting kontra Real, tutaj kurs koło 6 na Sporting pokazuje, że Real jest wielkim faworytem tego spotkania. Też Real pewnie potrójnie zmotywowany po tym, co stało się w Warszawie, bo kolejna wpadka oznaczałaby, że oni praktycznie by oddali na tacy Borussii te pierwsze miejsce w grupie. Myślę, że w drużynie Realu są tak świadomi zawodnicy, nie tylko od strony sportowej, ale przede wszystkim ekonomicznej, tak. Przecież Real musi co roku wychodzić z grupy, musi grać z najlepszymi, musi walczyć o ten puchar, więc wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej będą chcieli zmazać tą plamę, jaką zrobili. Mleko się rozlało w Warszawie, chociaż Zidane, z tego co pamiętam, przestrzegał przed wszyscy się z tego śmiali, że... Tak, mówię, że to są równe zespoły, tak? Okazało się, że coś się wydarzyło, coś musiał widzieć, obserwować w czasie tygodnia, w czasie sesji treningowych, że być może ten zespół jest za bardzo rozluźniony, za bardzo rozkojarzony, że poradzimy sobie z Legią Warszawa na stojąco i ogramy ich tyłem, a tutaj pokazało, że jednak nie. Także Regal może być bardzo podrażniony i tutaj raczej o niespodziankę bym nie posądzał. Przechodzimy do innych wtorkowych spotkań. Taki chyba najciekawszy taki mecz Sevilla kontra Juventus. Sevilla ma 2 punkty przewagi nad Juventusem. Pierwsze miejsce w tabeli gra gra u siebie i dla Juventusu no, mecz kluczowy dla, możemy powiedzieć, chyba całego sezonu, bo mówili przed sezonem Bianconeri, że ta Liga Mistrzów to jest coś, co im się śni po nocach. Też te transfery 90 milionów za Higuaína, ściągnięcie Miralema Pjanicia za ponad 30. To pokazuje, że oni chcą mierzyć wyżej niż tylko w Scudetto i wygranie Ligi Włoskiej, no ale wyjście z drugiego miejsca to ponownie ryzyko, gdy właśnie zespołami pokroju Barcelony czy też Bayernu Monachium, chociaż Bayern aktualnie na miejscu drugim. No i wydaje mi się, że taki Juventus wreszcie bardzo zmotywowany może zatrybić, bo to jest ekipa, która, jak to zdiagnozował Gianluigi Buffon, boją się nas we Włoszech, to wygrywamy, ale w Europie się nas nie boją i jest nam dużo ciężej, więc Juventus musi wreszcie pokazać w Europie, że też powinni się go bać. Ogromna marka, bardzo duże transfery, bardzo kosztowne, a więc dodatkowa presja od strony takiej ekonomicznej, że no, trzeba zajść jak najwyżej, trzeba powalczyć jak największy cel, aby te transfery w jakiś sposób mogły zrównoważyć ten budżet. I myślę, że ten zespół jest na tyle doświadczony, że jest w stanie sobie z taką presją poradzić, a Włosi, jak to Włosi potrafią bardzo dobrze w defensywie i to jest ich katanaczy, które oni cały czas praktykują. Myślę, że może skutkować tym, że będziemy widzieli te drużyny właśnie w tych najbardziej zaawansowanym stadium rozgrywek mistrzów. To są nasze typy na wtorkowe mecze. Po więcej zapraszamy na Betsy.com.